Zobaczcie świat moimi oczyma. Ale brudne mam okulary. O Jezu! Fuj! Czy możemy zacząć normalny odcinek i założyć okulary? Bo nie, ludzie czekają. Nie. Ludzie czekają. Nie. No dobrze, no to w takim razie macie dzisiaj Karola bez okularów. Ja wiem, że jest ciężko. Nie wyłączajcie, nie regulujcie odbiorniku. Dalej zalew. Niektórzy wbili sobie widelec w oko i regulują odbiornik. Nie wiedzą, co się dzieje. Wiesz, każdy ogląda LS-a, bo wie, co się stanie. Dwóch gości. Reality show Snake Handler Dies from Snakebite. Czy ty prowadzisz rosyjski program informacyjny i czytasz USA Today? We're here in Russia, USA, Russia Today. Teraz czytasz jak Borat. Pastor, który umiał obchodzić się z wężem. Nie umiał. Umiał, bo już kilka razy wcześniej został ugryziony przez niego, został w końcu tak ugryziony, że umarł. Na czym problem polega? Na tym, że oni traktowali to, co było napisane w Piśmie Świętym na serio. W piśmie było napisane i on ten tekst krzyczał do swoich ludzi w kongregacji. Jeśli mocno wierzysz w Pana, to jak ugryzie cię wąż, to nic ci się nie stanie, bo jesteś wypełniony wiarą. I tak mocno w to wierzyli, że wcześniej gość został już nieraz ugryziony, no i było wszystko git, bo przecież miał w sobie tyle wiary, więc nic mu się nie stało. I ludzie to wierzyli dokładnie to samo. Kiedy wąż ugryzł go po raz ostatni w jego życiu, zadzwonili po policję, pogotowie, ale on nie chciał jechać i umarł. Ja oczywiście nie wątpię w możliwości spirytualne tego pastora. Tym bardziej, że mówiliśmy o możliwościach umysłowych. Dokładnie. Natomiast, czy na przykład nie jest tak, że ten wąż był wcześniej, że tak powiem, pozbawiony jadu? Może jest tak, że jak się im ten jad usuwa, to na przykład się po pół roku trzeba to zrobić znowu. I on nie zrobił tego wystarczająco wcześniej i okazało się, że ten jad się odnowił i go użarł, jak już miał jad. Nie, nie mam nic oczywiście do amerykańskich pastorów telewizyjnych. No, praise the Lord! Say hallelujah, brother. Hallelujah, brother. Say hallelujah, brother. Say Jesus. Jesus. Podejrzewam, że nawet ksiądz, który jest tutaj w okolicy, gdzieś tutaj są księża. Nie ma tu księży, bo to jest okno po pierwsze. Ale gdzieś... wskazujesz w tym momencie na przedszkole. Na pewno w tym kierunku gdzieś na świecie. Wiesz, że wskazujesz na przedszkole, mówiąc, że tam jest ksiądz. Nawet tutaj w okolicy powiedzą nam, że trzeba wszystko to traktować nie dosłownie, tylko trochę przysłowiowo. Ale mówimy o Ameryce, bo Ameryka jest krajem absurdów i bardzo szybko możemy tutaj zahaczyć, bo dzisiaj mamy taki właśnie amerykańsko-absurdalny temat odcinka, tak. Właściwie dwa, pewna pani. Na szczęście nic jej nie ugryzło, na szczęście żyje, ale może trafić do więzienia na długo. Za co? Za to, że przez 9 lat przetrzymywała kasetę wideo w domu. Po pierwsze tak, kasetę wideo. Nawet 9 lat temu kaseta wideo to już było trochę obciachowa. Monster in Law to ten film, który ona wypożyczyła. W 2005 roku na VHS-ie, bo wtedy DVD jeszcze... Video High Standard. Wypożyczyła ten film i jak wiele osób na całym świecie zapomniała o nim, ale została zaraportowana do tych ksiąg, w których się wpisuje właśnie takich kryminalistów, jak dokładnie ona. Tak jak nas spisywano w 85. Za donoszenie, tak było. Ale przynajmniej nasze dzieci pojechały na studia za granicę. Tak. I ona w zupełnie innej sprawie była na policji. Chciała zgłosić sprawę, która nie została tutaj wyjawiona. I nagle ona zgłasza, oni cześć. Właściciel tej wypożyczalni zgłosił ją. Tak. To było dawno, dawno temu, ale zgłosił ją. I ponoć wysyłał jej listy, wezwania na policję, później do sądu. I ona mówi, że ona tych listów w ogóle nie dostała. Ona na przykład będzie miała obniżony wyrok przez to, że udowodni, że ten film był naprawdę słaby. Myślę, że nie. Może będzie miała obniżony wyrok, że powie, że no dobra, ale już nikt nie ogląda filmów VHS, więc to jest zero szkodliwości społecznej. Mariusz Max Koronko, pierwszy przykład brzegu. W Polsce. Za 2-3 złote można zostać wpisanym do Krajowej Księgi. Nie. Jeśli w ogóle zalegasz, jakiemuś urzędnikowi państwowemu stwierdzić, o, dopiszę gościa. No bo jednak zaleg. No to wtedy zostajesz dopisany. Już jesteś dopisany. I potem się ma problemy z kredytem, z różnymi rzeczami. Oczywiście, że tak. Że my to wiemy najlepiej. Nie? Oczywiście, że tak. Jezus ma jaką hipotekę, Boże Święty. Ja mam już podwójną hipotekę, hipoteki pod zastaw. Ja mam w ogóle na słupa wszystko. Też myślałem o tym. Ameryka krajem absurdów, na szczęście mieszkamy w pięknym kraju, Polska, w którym wszystko jest git, w którym wszystko jest super. Wszyscy jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, braćmi w miłości. Dziękuję serdecznie za oglądanie, widzimy się już jutro, będzie czwartek. Na pewno macie być. Lekko stronniczo. Po stronie. Do stronie.